we właściwym czasie. Czego uczy mnie Biblia w psalmie 1, w wersecie 3? Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie, a wszystko co uczyni, powiedzie się. Psalm 1, werset 3. Owoc we właściwym czasie. Pan Jezus Chrystus był drzewem zasadzonym nad strumieniami wód, wydającym swój owoc we właściwym czasie. Tak uczy nas psalm pierwszy, werset trzeci. Moralna chwała Dzieciątka Jezus świeciła w Jego czasie i pokoleniu. A kiedy stał się mężczyzną, chwała ta zyskała inne wyrażenia we właściwym czasie. Wiedział, kiedy przyjąć roszczenia swojej matki, a kiedy się im oprzeć. Jak czytamy w Łukasza 2,51, Łukasza 8,21 oraz Jana 19,27. Pan Jezus Chrystus znał również Getsemanę i Świętą Górę w ich właściwym czasie. Getsemanę w zimie, a Świętą Górę w lecie dla jego ducha. On kroczył każdą ścieżką lub wypełniał każde miejsce w tym zamyśle. Który był zgodny z charakterem Boga. Wszystko było doskonałe, we właściwych proporcjach, jak również we właściwym czasie. Pan Jezus płakał, gdy zbliżał się do grobu łazarza, choć wiedział, że niesie życie umarłemu. Boska moc pozostawiała miejsce na ludzkie współczucie. Owoc we właściwym czasie, Psalm 1, werset trzeci. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie, a wszystko, co uczyni, powiedzie się.